Cześć, witajcie na kanale Jest Taktycznie, gramy w Hearts of Iron 4 na modzie Black Ice. I jak wiecie z poprzedniego odcinka, wydarzyła się rzecz dość ciekawa. Mianowicie, Czesi odmówili nam dostępu do Sudetów. Co prawda jest dopiero listopad 1937 roku, ale nie udało nam się w sposób pokojowy pozyskać tego terytorium, a to spowodowało, że zablokowało to nam całą ścieżkę tutaj podejścia pokojowego przejęcia Czechosłowacji. Tak więc wytworzyła nam się geopolitycznie bardzo ciekawa sytuacja. Mianowicie taka, że Czesi są sojusznikiem Francji, Wielkiej Brytanii. Polska jeszcze nie jest. I nasuwa się pytanie teraz, co robić? Na chwilę obecną nie mamy tak silnej armii, żeby jednocześnie walczyć tutaj z Francją, z Czechami i dodatkowo tutaj jeszcze odpierać ataki Wielkiej Brytanii, która być może będzie chciała tutaj nam zrzucić desant. Nie do końca chyba jesteśmy jeszcze też gotowi na atak na Polskę, ponieważ no, nie dysponujemy taką ilością dywizji, żeby to móc w sposób szybki zorganizować i zakończyć sukcesem taki atak. Też ta sytuacja powoduje, że chyba jednak będziemy musieli się dogadać na początku troszeczkę z Niemcami. Przepraszam, ze Związkiem Radzieckim. Także no powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się takiego rozwiązania. I co? I na razie tutaj sobie spokojnie rozbudowujemy gospodarkę. Mamy braki w ropie naftowej, to jest już standardem. Tutaj już produkujemy, robimy, budujemy rafinerię, to nam troszeczkę pomoże. Dodatkowo, ile my tworzymy naraz? 8, 9, jeszcze jedną. O, nie tak, nie w ten sposób. W ten sposób zrobimy. Dobra. Musimy jak najszybciej swoją armię doprowadzić do takiego poziomu, żeby przynajmniej móc tu obstawić front zachodni. W związku z prawdopodobną wojną z Czechami, aby uzupełnić tutaj, wystawić front czeski, tak to nazwijmy. Będzie to osobny front. Prawdopodobnie nie uda mi się przebić tędy, ponieważ nie dość, że są tutaj góry, to jeszcze są forty, więc to będzie bardzo trudne. Trzeba będzie się przebijać tutaj przez Reichenberg na Pragę, a tutaj myślę, że w tym kierunku. Dodatkowo drugi atak będzie musiał być tutaj przeprowadzony, przecięcie tego terytorium na pół i potem likwidacja okrążonych grup. No ale masę wojska potrzebujemy. Nie wiem jak z Polską teraz, co pierwsze zahaczyć, ale jeżeli zaatakujemy Polskę i Polska przystąpi do aliantów i alianci wypowiedzą nam wojnę też Czesi, co spowoduje, że praktycznie mamy Berlin w bezpośrednim zagrożeniu działań wojennych. No szachmat nastąpił, słuchajcie, nastąpił szachmat i my spróbujemy to wszystko jakoś tutaj rozwiązać. Produkcja jakoś tam idzie. Słuchajcie, odwiedzimy sobie nasze jednostki tutaj walczące w Hiszpanii. Też dobrze by było już zamknąć ten rozdział. No ale tutaj sobie chłopaki radzą w miarę dobrze.
Czy możemy sobie stworzyć nowe skrzydło? Możemy. Słuchajcie, 401. Nie, no nie w ten sposób, słuchajcie, nie w ten sposób. Dobra, tu będzie jedno, tu będzie drugie. Tutaj wrzucimy też. A nie, przepraszam, to już nie nasze. Kiedyś będzie nasze. Dobra, powoli sobie tutaj zaczniemy ustawiać obronę przed alianckimi bombowcami. Dobra, jak tu nas wygląda produkcja? Dobrze wygląda. Badania. Badamy sztukasy. Bardzo dobrze. Jak wygląda logistyka? Wielkie braki w czołgach, oczywiście. Braki w artylerii. Braki w umundurowaniu SS, moździerze. Sprzęt rozpoznawczy. No, trochę braków mamy. Ale już niedługo będziemy sukcesywnie dokładać nowych fabryk do naszej linii produkcyjnej. No trochę nam tutaj, mówię, pokrzyżowało to plany. Powiem szczerze, nie wiem teraz co robić. Jaki algorytm postępowania przyjąć? Zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie. Mówię, może nam się uda przegrać w tą grę nawet. Kto wie? Zanim uruchomimy produkcję sztukasów, no to wynajdziemy sobie ten właściwy model, czyli model B. Co by tu teraz? Co by tu teraz zepsuć, słuchajcie? Może. Rozbudujmy sobie troszeczkę obronę przeciwlotniczą. Mamy wolne doki, więc dorobimy sobie produkcję okrętów podwodnych.
Weźmy sobie ten model. Tu nam pokazuje, podświetlone jest, że możemy uruchomić nową linię produkcyjną samolotów. I my ją uruchomimy jak najbardziej, ale za kilka dni, jak sobie wynajdziemy 33 dni. Jak opracujemy technologię troszeczkę nowszych Junkersów i je zdecydowanie będziemy tworzyć i już tutaj na froncie wschodnim układać sobie lotniska i grupy uderzeniowe, konkretnie już pod wykorzystanie do bezpośredniego wsparcia piechoty w walce. Bardzo jestem ciekawy, jak się potoczy ta rozgrywka. Mamy tutaj trzy nowe dywizje. Słuchajcie, nie mam wyjścia. Ja chyba muszę naprawdę. Front czeski. I przydzielimy tutaj. Startujemy z trzecim rokiem planu Göringa. Kluge, będziesz odpowiedzialny za cały ten front. Niech to się nazywa na razie Armia Druga. Może inaczej nazwiemy to Armia Czechy. Żeby później się tutaj połapać w tym wszystkim. No i szkolimy cały czas nowe dywizje. Jak widzicie, braki w zaopatrzeniu są okropne. Trzeba będzie coś na to poradzić. Mamy teraz tak. I to mnie bardzo cieszy. 70 dni. Startujemy. To jest ciekawe, zobaczcie. Henkel 118. Mamy tu lotnictwo morskie też. Zobaczcie, Junkers z podwieszoną torpedą. Ciekawe, ciekawe. Ktoś pisał chyba nawet w komentarzach pod którymś z filmów właśnie, że Niemcy tak raczej nie mieli takich atrakcji, aczkolwiek nie znaczy, że nie mogą mieć, prawda? Dobra, lecimy, bo trzeba sobie przypomnieć, co my tu możemy. 38, to już czas. Słuchajcie, czas nam leci, tutaj nie zatrzymane. Na usprawnianie wszelkiego rodzaju wyposażenia piechoty.
ponieważ tak naprawdę piechota jest solą naszej armii. Zresztą każdej armii w tamtym okresie. Jak my tu wyglądamy? No powinniśmy podciągnąć produkcję mundurów na pewno. Czekajcie, musimy tu małą reformę zrobić. Myślę, że w ten sposób musimy to jakoś tutaj usprawnić. Minus 13 paliwa, zobaczcie. Kurczę, straszne niedobory. No ale jeszcze trochę musimy się tak pomęczyć. Przydałoby się Rumunię podbić, ale Rumunia to jest stąd na razie daleka, daleka perspektywa. Jak tam chłopaki Malagę szturmują. Myślę, że już jest coraz bliżej ostatecznego rozwiązania kwestii hiszpańskiej. Jak wygląda Luksemburg politycznie? Jakaś liczna pani. Mamy to Holandia? Nie, to Luksemburg, dobrze. Na razie nie są z nikim sprzysiężeni, jak Belgowie. Belgowie tak samo. Holendrzy. Tak samo. Nie ma dramatu tutaj, przynajmniej pod tym względem. Oj, te Czechy to mi kurczę napsuły teraz planów. Miało być tak pięknie. Miałem szybko stać się gospodarczym tygrysem. Nie pamiętam teraz. Ktoś w komentarzach pisał, że no Niemcy będą, żebym nie budował fabryk cywilnych, ponieważ Niemcy po zajętych terytoriach będą mieli bardzo dużo tego. No słuchajcie, no raczej się nie uda tego. Nie uda nam się przede wszystkim całego czeskiego przemysłu przejąć just like that, co mnie bardzo martwi, no ale naprawdę tak się stało, jak się stało i już mówię, już nie cofniemy czasu, dobra. Upgrade'ujemy sobie nasze myśliwce. I dodatkowo, tak jak mówiłem, uruchamiamy produkcję sztukasów, jednego z symboli II wojny światowej, prawda? Człowiek jak widzi zdjęcia sztukasa, to już wie, że będzie coś z wojny. Nie chciałbym zabierać z tej linii produkcyjnej samolotów myśliwskich, ponieważ ja będę potrzebował masakrycznie dużo myśliwców w mojej koncepcji prowadzenia wojny, więc będę musiał zabrać z jakiegoś innego tutaj źródła, ale skąd? Ciężarówek też nie odpuszczę, może jedną. No na razie to musi w ten sposób wyglądać. Oczywiście mamy braki w paliwie, braki okropne, sięgające już nawet tutaj produkcji sztukasów. Na razie produkujemy 2,3 sztukasa na miesiąc, no ale to będzie rosło.
Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Jezu, jak ktoś to ogląda, to myśli, że ja nie umiem w tą grę grać. Ja myślałem, że ja umiem, a może faktycznie nie umiem. Bo teraz to trochę jestem ten, skołowany, co tu robić? Dobra, co będzie, to będzie, najwyżej przegram. Ale nie widzę takiej możliwości, nie możemy tego przegrać. Jeszcze się kiedyś będziemy śmiać z tego. Dobra, jak tam szturmowanie Malagi? Sprawa utknęła w martwym punkcie. No, siły nasze są potężne, słuchajcie. Siła ataku. Dobra, kolejny element doktryny opracowany. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Co my tu możemy jeszcze? Jak stoimy z manpower? Jeszcze troszeczkę jest. Jeszcze nie musimy tutaj zmieniać. Tutaj wszystko mamy na razie poustawiane. Ja myślę, że to nic nie będziemy teraz na chwilę modyfikować. Dobra. Guderian tutaj czeka. Mamy straszne braki w wyposażeniu pancernym, zobaczcie. Trzeba będzie niedługo też tą produkcję czołgów troszeczkę odpalić, przyspieszyć. Dobra, mamy wolne cywilne. To tak, dokładamy tu. Jak widzicie, już 15 na 16 buduje nam tą fabrykę paliw syntetycznych. Więc niedługo będziemy mieli tutaj plus 6, czyli jeszcze musimy dwie takie dodatkowo postawić. Stać nas. Kolejna fabryczka stoi. Już mamy 16 na 16 i bardzo ładnie. Teraz tak, budujemy następną cywilną. Niech będzie tutaj. I ją damy na maksa do góry. I teraz tak. I teraz będziemy chcieli stawiać. To za chwilę będzie możliwe, ponieważ już tu kończymy badania nad oil plant. O właśnie. Tu idzie. Tu mamy 38. No
to lecimy teraz to. I chyba teraz powinniśmy już móc, nie możemy. Improved oil plant. Zaraz sobie sprawdźmy. A, słuchajcie. Jeszcze nie możemy. Jeszcze nie możemy. W związku z tym będziemy budowali następną rafinerię. Każda fabryczka cywilna. Mamy raz, dwa, trzy, cztery budowane z pełnym speedem. I piąta jest budowana jakaś inna. I tak będę chciał zostawić w tej grze, przynajmniej na razie, że cztery linie produkcyjne produkują mi, budują mi fabryki cywilne po to, żeby dokładać coraz więcej tutaj. Na chwilę obecną za chwilę będą dwa inne robione. Z biegiem czasu tu będzie plus cztery cywilne i będzie coraz więcej tutaj też tych ścieżek niecywilnych produkowanych. Taką koncepcję sobie założyłem, wymyśliłem rozwoju moich sił zbrojnych. Zbieramy doświadczenie. Zbieramy doświadczenie tutaj walcząc między innymi też w Hiszpanii. Też będę chciał jakoś przeformować swoje dywizje pancerne. Czemu tylko ja tutaj walczę, słuchajcie? Gdzie jest reszta nierobów, Hiszpanów? Dobra, mamy następne dwie dywizje. Teraz tak. Bardzo ładnie. Ciężkie myśliwce. Czy my chcemy ciężkie myśliwce? Zastanowię się jeszcze. Dobra. Na pewno to musimy też teraz pojechać. Na pewno musimy teraz tutaj cyknąć podmiankę. I na pewno chciałbym utworzyć. Co my tu mamy? Przebazujmy to i stwórzmy tutaj skrzydło bombowców taktycznych i dla osłony. Nie, no przesadziłem. Raz. Dwa. Skrzydła myśliwców. Czego nam brakuje? U87A? No jak brakuje nam tego? No przecież nie brakuje.
Czemu mamy U87A, a nie B? Przecież robiliśmy z B. Nie jarzę tego kompletnie. Co ta gra w tym momencie ode mnie chce? Kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego ona chce ode mnie przestarzały model bombowca nurkującego. Nie mam pojęcia. Dobra. Czteroletni plan Geringa mamy tutaj wdrożony. Teraz następny będzie w 39. Ok. Jagdgeschwader, doktryny. Dobra, polecimy tym. Teraz mamy tak, dwie fabryki. Dwie fabryki wojskowe. W związku z tym podciągamy produkcję pancer dwójek. Podciągamy produkcję pancer dwójek, ponieważ pancer jedynki w ogóle będę chciał w najbliższej przyszłości wyeliminować ze składu moich dywizji. Co może okazać się trudne, ponieważ znaczy inaczej, to co może się okazać niezbyt łatwą sprawą, bo 120 no są w dosyć dużej ilości na wyposażeniu w tym momencie w dywizjach. No i nie da się tego zrobić just like that, tak po prostu przerzucić do worka, zamieść na worek, na śmietnik historii. One jeszcze tutaj długo, długo posłużą. Nie wiem, czy wiecie, ale pancer jedynki nawet brały udział jeszcze w Barbarossie. Także pytanie tylko, czemu tutaj do tej Barbarossy w ogóle, czy do tej Barbarossy dojdzie. Na chwilę obecną nie widzę tego w ogóle. Teraz tak, następna cywilka, raz, dwa, trzy, cztery i dwie takie. Widzicie, tu już druga seria niecywilnych została rozpoczęta. Na razie jest jedna fabryczka. Wiadomo, że to teraz będzie szło bardzo powoli, ale z biegiem czasu naprawdę będzie się tutaj zbierało coraz więcej. W tym momencie produkujemy... Mamy jeszcze tutaj niedobory w ropie naftowej. Będziemy musieli też tutaj popracować nad gumą, ale to jeszcze wszystko zależy od technologii. No i niestety będziemy mieli problemy z wolframem. Będziemy mieli problemy z wolframem i to już niedługo i to bardzo duże. I rozwiązanie tych problemów leży w Szwecji lub w Norwegii. Jedno z tych państw musimy podbić, żeby mieć naprawdę zabezpieczone potrzeby pod względem właśnie logistyki, pod względem dostępu do wolframu, ponieważ każda następna zaawansowana artyleria, produkcja czołgów będzie wymagała od nas tego surowca. No oczywiście moglibyśmy jeszcze podbić Portugalię, która jest tutaj, ma niesamowite ilości.
tego surowca, też 105 i 413, więc bylibyśmy już zabezpieczeni do końca świata i o jeden dzień dłużej. Natomiast, no mówię, na chwilę obecną, za chwilę nam tego produktu zacznie brakować, będziemy musieli handlować. Jak tam moje dywizje szkolą się cały czas. Manpower spada. I tak to właśnie wygląda, słuchajcie. Szesnaście okrętów podwodnych. Jakaż to siła już będzie? Dobra, Malaga zdobyta. Dobra. Pójdziemy w tym kierunku. O, to bardzo się cieszę, że wynaleźliśmy. Pozyskanie surowców 13% bardziej efektywne. Bardzo mnie to cieszy. Teraz tak, co my tu mamy? Przyspieszona infrastruktura. Bardzo fajnie, ale najpierw skupmy się na tym, co naprawdę istotne. Zaczniemy od mundurów. U87A. Kto was potrzebuje? Co? Czy ja dobrze to widzę? Słuchajcie. Czyżby Sowieci zaczęli się z Japończykami naparzać? Nie widzę tutaj tego. Wydawało mi się, że w tym komunikacie było napisane, że wojna pomiędzy Japonią a Związkiem Radzieckim. Soviet Republic of China, dobra, już się wyjaśniło. Już się wyjaśniło, dobra. Czasem człowiek coś nie doczyta, zobaczy jedno słowo i już ma gotowe wnioski.
Coś mam niepozgrywane w tym modzie, nie wiem. Że nie mam tutaj tych zdjęć, nie mam tych flag. Przeglądałem ostatnio Steama właśnie, warsztat czy coś jeszcze jest, ale nie zauważyłem. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, koncepcje, może coś wie więcej, to niech da znać, bo trochę mnie wkurza takie tutaj takie puste pola. Idą nasze dzielne wojaki. Dobra, Jack the Schwader. Zróbmy sobie teraz naval effort. Minus 2 tylko, widzicie? Ekstra. W związku z tym, że poprawiliśmy wydobycie, mamy już tylko minimalny niedobór ropy naftowej. Cała produkcja już za chwilę pójdzie pełną parą. Najważniejsze, że produkcja czołgów i ciężarówek idzie pełną parą. Ale też będziemy chcieli tutaj wzmocnić ilość naszych fabryk. A słuchajcie, trzeba dołożyć fabryczkę, widzicie. Jak wygląda Polska? Polska już jest. No, za chwilę się zacznie. Jest już w sojuszu z Litwą, za chwilę będzie z Wielką Brytanią i Francją. I będziemy mieli tutaj jazdę. No to nam tutaj skomplikowało totalnie. No, mamy następną fabryczkę. To dołożymy tu. I teraz co? Fabryka militarna. Czy może jeszcze jedna? Synthetic oil. Może fabryczka samochodów. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jak tam nasi dzielni
Zaraz sprawdzimy, jak tam nasi dzielni wolontariusze. A w tak zwanym międzyczasie. Opracowujemy sobie następną doktrynkę lotniczą. No to Murcja. Jest tu jakaś szansa na coś? Tak nie bardzo, słuchajcie, tak nie bardzo. Tu jeszcze jakieś podrygi są. Czy Walencja nie była już wcześniej zdobyta przez nas? Czy ci Hiszpanie nie potrafią nic własnymi siłami tutaj zrobić? No ale wyskilowaliśmy sobie te dwie dywizje po prostu niesamowicie. O tyle dobrze. Okej. Opracowaliśmy sobie w tym momencie. Moździerze. Dobra, najpierw to. MP40, lecimy na samą górę. Powiem szczerze, że wydawało mi się, że to będzie druga broń, że to będzie broń zastępująca tą. Tak nie jest. Nie do końca wiem dlaczego. Ale zaraz się dowiemy. Zobaczymy sobie na przykład tutaj. O, rany jest trochę tego. Chciałbym się dowiedzieć, jakie pododdziały potrzebują takiej broni. Ale słuchajcie, tak naprawdę, skoro ja w tym momencie tego nie wiem, nie potrzebuję, to nie będę tego robił. Szkoda mi marnować fabrykę. Wolę za to. Tutaj jeszcze odejmiemy troszeczkę. Dołożymy na pancer dwójki. I jeszcze trochę. Dobra. Light Infantry. Zmotoryzowana i zmechanizowana. Potrzebuję tego. Czy ja mam jakąś zmotoryzowaną piechotę? Nie mam. I może dlatego właśnie nie potrzebują moje chłopaki takiej broni. Czy ja mam gdzieś template jakiejś zmotoryzowanej? SS pancer dwójki, pancer jedynki. Tu mam zmotoryzowaną w strukturach. Zmotoryzowaną piechotę mam w strukturach dywizji pancernych.
Zobaczcie, tutaj jest 38 rok, więc dywizja pancerna niemiecka jest dywizją pancerną nie tylko z nazwy, ale też ze składu, ponieważ ma dwa pułki pancerne, znaczy dwa pułki czołgów, jeden pułk piechoty zmotoryzowanej, pułk artylerii samobieżnej i kompanię wsparcia różnego rodzaju. Natomiast przed Barbarossą Hitler nakazał powiększenie ilości dywizji czołgów i zastosowano pewnego rodzaju czary, czyli taki wybieg, że z każdej dywizji pancernej istniejącej już wtedy pozabierano jeden pułk czołgów i sformowano z tego jednego, na bazie tego jednego pułku czołgów dywizję pancerną, czyli ten zabrany pułk czołgów dołożono dwie dywizje zmotoryzowane, w większości zmotoryzowane tylko z nazwy, ponieważ one nie miały w ogóle prawie w ogóle ciężarówek, i skład dywizji pancernej niemieckiej wyglądał tak, że miał pułk czołgów, dwa pułki piechoty zmotoryzowane i pułk artylerii, plus kompanie dowodzenia, kompanie wsparcia. I historycy mówią właśnie, że armia niemiecka, że postęp, że niesamowite ilości dywizji pancernych. Słuchajcie, każda dywizja piechoty, strzelców radziecka miała w swoim składzie, słuchajcie, teraz nie pamiętam, ale chyba kompanię czołgów, która składem praktycznie dorównywała pułkowi pancernemu niemieckiemu. Więc wyobraźcie sobie, jaka to była siła i jakie to dawało możliwości dowódcy dywizji piechoty, jakie zdolności operacyjne, jeżeli miał do wykorzystania kompanię czołgów. Jakie by te czołgi nie były, żadna dywizja piechoty niemiecka nie miała nawet jednego czołgu na wyposażeniu, na składzie. Także taka ciekawostka. Co wy umiecie? Niewiele umiecie, nic prawie nie umiecie. No rany, dobra. Słuchajcie, ja nie wiem, kurczę, jak to ogarnąć teraz wszystko, w którą stronę pójść. Jakbyście mieli jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach, co teraz robić. Co w takim przypadku, kiedy mamy tutaj wrzoda takiego jak te Czechy? Bo że to jest wrzód, no to chyba widać, nie? Zobaczcie, no tutaj, żeby obstawić ten cały, nawet po jednej dywizji, to ile tutaj wojska trzeba? To jest po prostu jakiś koszmar. W to, co się tutaj wpakowaliśmy. Tutaj też szału nie ma z ilością. Wytrzymamy może pierwsze uderzenie przez chwilę, nie dłużej. Jak tam w Hiszpanii. No, tutaj się nie przebijemy. Przez te forty się nie przebijemy. Nie ma szans. No dobra, słuchajcie. Sytuacja wygląda tak, że cały czas rozwijamy naszą armię. Cały czas mamy niesamowite braki, mimo to w zaopatrzeniu. Braki te staramy się uzupełniać na bieżąco. Co więcej, w
Hiszpanii już, mam nadzieję, za chwilę skończy się nasza walka. Walka naszych dwóch dywizji, które fajnie sobie wyskilowaliśmy, są elitarne i na pewno będą szły w szpicy ataku w różnego rodzaju konfliktach. No ale właśnie, pytanie, gdzie te konflikty nastąpią? Zasadniczo zazwyczaj było tak, że najpierw podbijaliśmy Polskę. Inaczej, wcześniej dokonywaliśmy anszlusu Austrii, później wchłonęliśmy Czechy, tworzyła się Słowacja. Podbijaliśmy Polskę, walczyliśmy z Francją, podbijaliśmy kraje Beneluxu i potem szło różnie. Czasami się atakowało Wielką Brytanię, czasami szło się na Bałkany, później Barbarossa, a teraz, słuchajcie, po prostu nie mam pojęcia, jak to się potoczy. Za chwilę te wszystkie kraje, czyli Wielka Brytania, Francja, Polska, Czechy, będą w sojuszu. Czy my będziemy w stanie pokonać w konflikcie zbrojnym te dwa kraje i później tutaj odwrócić się w tą stronę, ponaparzać się z Francją, w międzyczasie jakoś powalczyć z Anglią, przygotować się do Barbarossy, ponieważ jeśli nie my zaatakujemy Rosję, to ona na pewno nas. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak to się wszystko rozwinie, w którym to kierunku pójdzie, co tym bardziej powoduje, że ta rozgrywka nabiera rumieńców. Myślę, że będzie ciekawa zarówno dla mnie, jak i dla Was do oglądania. Za ten odcinek dziękuję, słuchajcie. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia niebawem. Na razie.